Uroczystym przemarszem ruskich sportowców zrzeszonych w wielu miejskich klubach i stowarzyszeniach rozpoczęła się centralna impreza Roku Sportu Orzegowskiego. Kilkuset młodych i nieco starszych rudzian wzięło udział w tym barwnym korowodzie wokół Burloch Areny, by zaprezentować się licznie zgromadzonej publiczności. Burloch Arena jest doskonałym miejscem dla sportowców, dlatego też tak wiele organizacji dbających o kulturę fizyczną rudzian korzysta z bogatego zaplecza tego stosunkowo młodego obiektu. Orzegów stoi sportem, jest bardzo dużo różnych dyscyplin i mnie to bardzo cieszy, bo dużo dzieci uprawia sport, mają dużo ruchu, mogą w różnych formach się rozwijać i chyba nie ma lepszego czegoś, z czego mogłoby się cieszyć prezydent miasta. Burloch Arena to tak naprawdę chyba sportowe serce Orzegowa. Tak, na razie to chyba również i miasta, ale myślę, że jeszcze trochę będziemy mieć również pogoń i tych miejsc, gdzie młodzi będą mogli ćwiczyć, będzie jeszcze więcej. Kulminacyjnym punktem festynu było otwarcie toru rowerowego. Ta nowa inwestycja wokół Burloch Areny ma 800 metrów długości i 2 metry szerokości. Oddanie do użytku toru nie kończy jednak procesu inwestycyjnego na Burloch Arenie. Obiekt ten będzie jeszcze wzbogacany o nowe elementy. No jeszcze tutaj wybudujemy restaurację, której mury już widać. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy, którzy tutaj będą przychodzić, jeździć na rolkach, biegać, jeździć na łyżwach, mogli też przy okazji usiąść, napić się czegoś zimnego, kawy, zjeść jakieś dobre ciastko. Zależy nam na tym, żeby to miejsce żyło. Ono już żyje, ale jeszcze bardziej ma żyć. Ma tutaj przychodzić więcej osób. Zresztą jak Państwo przyjedziecie tutaj wieczorem koło 20, to zobaczycie naprawdę, jak ten obiekt jest potrzebny. Tutaj jest ciężko zaparkować samochód, tak jak dzisiaj. Trudno w to uwierzyć, ale ostatnio, kiedy tutaj biegłem wieczorem, to miałem problem, żeby biec, tak? Bo tych rolkarzy było tylu, że trzeba było ich jakoś omijać i szukać swojej ścieżki. To jest fajne, naprawdę. To wcale nam nie przeszkadza biegaczom, to jest coś fantastycznego i zależy nam na tym, żeby właśnie jeszcze więcej osób przychodziło na takie obiekty. Od dziś z Burloch Areny będą korzystać również rowerzyści. Możemy przybliżyć, jaką inwestycję dla nich przygotowano? Przygotowaliśmy taki specjalny tor do jazdy na rowerach górskich. On biegnie wokół tego obiektu wśród drzew, więc mamy nadzieję, że tutaj zwolennicy rowerów górskich znajdą jakąś namiastkę dla siebie tego, co mogą spotkać w górach. Więc liczymy na to, że oprócz rolkarzy, biegaczy, tutaj również to miejsce polubią i wybiorą rowerzyści. Ale Burloch Arena to nie jest jedyny obiekt sportowy, w który miasto inwestuje. No kończymy zespół boisk w Bielszowicach, w Parku Strzelnica. Naprawdę wygląda to fantastycznie. Przystępujemy do budowy boiska lekkoatletycznego, więc naprawdę każdy coś dla siebie w Rudzie Śląskiej znajdzie. Ten obiekt lekkoatletyczny bardzo leży mi na sercu. To jest fajna sprawa, więc myślę, że będziemy stali na sporcie. Nie na węglu, ale na sporcie. Kiedy to boisko lekkoatletyczne może realnie zostać oddane do użytku rudzianom i nie tylko? W przyszłym tygodniu rozstrzygniemy przetarg na budowę pierwszego etapu. Jeżeli nie będzie żadnych odwołań firm, które uczestniczyły w tym postępowaniu, to jest szansa, że jeszcze we wrześniu pierwsze buldożery pojawią się na Czarnoleśnej, a cały obiekt powinien być gotowy mniej więcej za rok o tej porze. W ramach sportowego festynu na Burloch Arenie odbywały się liczne prezentacje dyscyplin sportowych, które można uprawiać w Rudzie Śląskiej. Były więc pokazy rolkarzy, zapaśników, sztangistów, łuczników, akrobatów, miłośników sztuk walki i wiele, wiele innych. Stworzenie Burloch Areny okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu obiektowi nie tylko zmieniło się oblicze Orzegowa, ale przede wszystkim nastawienie rudzian do uprawiania sportu, co widoczne jest w szczególności właśnie podczas trwających obchodów Roku Sportu Orzegowskiego. Dzielnica bez tego ośrodka wyglądała inaczej. Mamy w tej chwili Burloch Arena i w tej chwili zupełnie ta dzielnica też inaczej wygląda. Stała się dzielnicą centralną, jeżeli chodzi o sport w naszym mieście. No i dzisiaj jest to podsumowanie tego wszystkiego. Zaczęliśmy w marcu.
tym czasie odbyło się mnóstwo różnego rodzaju turniejów, zawodów, biegów, wszystkie właściwie dyscypliny, a dzisiaj możemy tu oglądać właśnie sportowców z tej dzielnicy, którzy na co dzień ciężko trenują i dzisiaj chwalą się swoimi sukcesami. I chcemy, żeby tych sukcesów było jeszcze więcej i myślę, że ten rok pobudzi ich do jeszcze lepszego treningu i coraz większych sukcesów. Słyszeliśmy, wielu olimpijczyków tu się wychowało. Mam nadzieję, że będą kolejni, tym razem już medaliści i z tego się będziemy wspólnie radować. Możemy więc powiedzieć, że Ruda Śląska, w szczególności Orzegów, to dobre miejsce do rozpoczęcia swojej przygody ze sportem, nieważne jakim. Tak, Ruda Śląska stawia przede wszystkim na młodzież, stawia na dzieci. Zaczynamy od wychowania najmłodszych. Właśnie przez sport pokazujemy im, że można w ten sposób wchodzić w dorosłe życie bardzo płynnie. I tutaj właśnie ten obiekt jest tego najlepszym przykładem. Coraz więcej młodych osób, od wczesnych godzin rannych, wieczorem spotykamy osoby starsze, ale od rana mnóstwo młodych tutaj spotykamy, którzy właśnie zaczynają swoją karierę. I to jest właśnie dobry przykład, dlatego zapraszamy do Rudy Śląskiej, by rozpoczynać swoją wspaniałą sportową przygodę. Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Roku Sportu Orzegowskiego miały na celu propagowanie aktywności fizycznej i sportowego rozwoju wśród mieszkańców Rudy Śląskiej, szczególnie tych najmłodszych. Dlatego też zadowolenia z udziału w centralnym wydarzeniu tego roku nie krył wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Przyklaskujemy każdej imprezie, gdzie widzimy, że młodzież nie włóczy się po miastach, po dzielnicach, zastanawia się, co zrobić z wolnym czasem, tylko korzysta na przykład z takich miejsc właśnie. Tu jest jedno z najnowocześniejszych boisk w Polsce, jeżeli chodzi o rugby. Wspaniały, co widzimy zresztą w tle, tor do jazdy na rolkach. Dzisiaj otwieraliśmy tor specjalny dla kolarzy górskich, no, Maja Włoszczowska i tak dalej. No, tutaj właśnie te talenty będą wzrastały. Tak mam nadzieję, że taki talent również się pojawi w Rudzie Śląskiej. Ale takie miejsca to jest to miejsce, gdzie po pierwsze można świetnie zabić czas, wolny czas, czyli no, właśnie nie ma tych patologii. Z punktu widzenia Ministerstwa Sprawiedliwości to jest kapitalna rzecz. Przed laty nie było takich obiektów sportowych, ja to pamiętam doskonale. Człowiek wychodził na boisko, stawiał sobie bramkę jakąś prowizorycznie zrobioną, a dzisiaj jest czasy zupełnie inne, XXI wiek. No, wspaniale. Ja się akurat cieszę bardzo, że takie miejsca powstają. Zresztą widzę, że bardzo dużo mieszkańców, nie tylko samego Orzegowa, ale całej Rudy Śląskiej pojawiło się tutaj. Na to, co najbardziej mnie raduje, to dzieci. No bo właśnie widzę, jak takie malutkie dzieci, które uprawiają zapasy, karate, piłkę nożną, kolarstwo. No właśnie o to chodzi. Myślę, że bardziej by się jeszcze ode mnie cieszył minister sportu. Pewnie tutaj te talenty mogą wzrastać właśnie w takich miejscach, ale jako minister sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości również się cieszę, bo to oznacza, że ta młodzież nie będzie sięgała po to, po co nie powinna sięgać, na przykład po narkotyki, nie będzie zastanawiała się, co zrobić z wolnym czasem i ten czas będzie pożytkowała na zupełnie coś innego, tylko właśnie będzie przebywała w takich miejscach sportowych i to mnie bardzo cieszy.